Sam na myśl o swojej maturze, którą pisałem parę lat temu mam jakieś takie dziwne wzdryganie się. To znaczy, fajna była pogoda, ale wszystko inne było mega słabe, a okres przed Maturą był jeszcze słabszy, bo mimo że sam mam kanał edukacyjny poświęcony historii i polskiemu chyba, kulturze polskiej nie, nie kulturze, nie wiem, czemu poświęcony, ale edukacji. Przed Maturą czułem się jak kompletne dno. Jak po prostu najgorszy z najgorszych, bo trafiałem w repetytoriach na jakieś rzeczy, których nie znam, albo na jakieś zadania maturalne, gdzie nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Nieważne, czy masz maturę za 15 minut, czy jutro, czy za rok, albo za 5 lat, to i tak jakby uniwersalne jest znaczenie, że, ma... znaczy, uniwersalne jest hasło, że matura nic nie znaczy, albo matura to bzdura, hehe. Nie, no faktycznie tak jest, ale z drugiej strony, jeśli w to szczerze uwierzysz, to się nie przygotujesz do matury, a to też musisz zrobić, więc yy, nie możesz, my, więc nie możemy nawet żyć w zgodzie sami ze sobą. Ale warto czasem ten stres naturalny, jeśli potrafisz sprowadzić do tego mianownika, że ej, ale to jakby o niczym nie świadczy, mimo że wiemy, że jednak niestety świadczy, to i tak nie świadczy. Niezależnie od tego, jak dobrym uczniem jesteś i jak dużo wiesz na jakiś temat, temat matury, którą piszesz, to warto myśleć o swoich przygotowaniach tak, żeby ten pierwszy etap, na przykład pierwsze 15 lat edukacji, czy tam 12, to było raczej skupione na rzeczach szczegółowych, a ten ostatni czasem rok, czasem pół roku, czasem tydzień, czasem ostatnie dwa dni, żeby to było skupione na rzeczach takich ogólnych. Żebyś na sam koniec tuż przed Maturą nie uczył się charakterystyki jakiegoś człowieka, albo dat na historię, albo zasad ortograficznych na Polski, albo nie czytał lektury dzień przed Maturą. Zamiast tego poświęć ten ostatni czas, żeby umieć udawać, że wiesz, to, co wcześniej jakby się dowiedziałeś albo dowiedziałeś. Może być tak, że jesteś jakby trójkowym uczniem, albo po prostu słabym uczniem, i wiesz mało. A może być tak, że jesteś kozakiem i wiesz wszystko, albo prawie wszystko, bo na pewno na maturze coś tam cię zaskoczy, ale nieważne z czym pracujesz, ten ostatni czas postaraj się jakby spędzić na takim ogólnym szlifowaniu tego, czyli układaj sobie rzeczy w głowie, na przykład na historii, układaj sobie po kolei, jak rzeczy z siebie wynikają, podobnie na języku polskim, patrz sobie na rzeczy z lotu ptaka. Witam cię na kanale Puchacz, hehe. A nie wchodź nigdzie specjalnie głęboko, bo na przykład wiesz, że masz gdzieś braki, bo już na to za późno, i mówię to serio, w sensie za późno. Pomieszasz sobie wszystko, a nie ma po co, nie ma takiej potrzeby. Dlatego uważam, że mój kanał w kontekście przygotowań do matury jest w sumie serio spoko i podobne rzeczy, których jest w sumie nie tak dużo, ale trochę jest, no bo to jest takie spojrzenie, właśnie. Na ostatni dzień przed maturą. W sensie, gdyby ktoś chciał nauczyć się od zera, czym było państwo franków, to nie poleciłbym mu mojego kanału. Ale gdyby ktoś jutro pisał maturę z historii, to poleciłbym mu mój kanał. I poleciłbym mu też inne, dziesięciominutowe podsumowanie tego, co stało się w historii świata, albo w y, Polsce, albo w geografii, <grym> jeśli takie rzeczy są. Jeśli uda ci się zdystansować do swoich braków i jakby Pozwolisz sobie na to, żeby nacypywać je po prostu taką ogólną ogarniętością i zrozumieniem jakiegoś przedmiotu, to zdasz maturę w sposób doskonały. Naucz się trochę poudawać, że wiesz rzeczy, bo musisz się po prostu nauczyć udowodnić, że te rzeczy wiesz, a nie tylko je wiedzieć. Ale już w tym zdaniu czuję, że brzmię trochę jak twoja nauczycielka, także w tym miejscu warto zakończyć. Matura to jest bardzo złe narzędzie, które będzie cię stresować, będzie powodować złość. I będzie w wielu przypadkach bardzo krzywdzące, bo sprawi, że osoby bardzo dobrze przygotowane, czy kochające jakiś przedmiot, otrzymają wyniki słabsze niż inne osoby, które w wyniku przygotowania się pod klucz lub absolutnej losowości w doborze pytań osiągną lepsze wyniki od nich. Powodzenia, jeśli masz maturę jutro, albo za kilka dni, albo za rok, za 10 lat. Albo jeśli się jeszcze nie urodziłeś i matura czeka cię dopiero za kilkanaście lat, pozdrawiam!